Smiley Play, wieża z piłeczkami. To świetna zabawa dla młodych konstruktorów, którzy z chęcią zbudują wysoką wieżę, a potem piłeczki umieszczą w środku niej, a one będą spadać i toczyć się i wychodzić na zewnątrz. Wieża może mieć różną wysokość, to wszystko zależy od kreatywności dziecka, ale może być też naprawdę bardzo, bardzo wysoka. Maluchy ćwiczą koordynację oko-ręka, ale także ćwiczą samą motorykę małą, bo piłeczkę trzeba złapać i precyzyjnie wsadzić do wieży. A otwory w wieży nie są wcale takie duże, zobaczcie. Trzeba precyzyjnie piłkę tutaj umieścić. Zabawa kolorową wieżą uczy też i rozwija motorykę dużą, czyli sprawność fizyczną malucha. To jest taka siłownia w środku domu, bo dziecko musi kucnąć, żeby wziąć piłkę i wstać wysoko, położyć, podciągnąć, wyciągnąć rękę i piłeczkę wsadzić na górę wieży. Jest w tym sporo zamieszania, bo można to robić samodzielnie, ale także całą grupą. Zabawka świetnie sprawdzi się także w przedszkolu czy klubie malucha, ale w domu najważniejsze jest to, że zajmie Wam niewiele miejsca, bo wieżę składa się w taki sposób. Oczywiście dzieci to z przyjemnością zrobią, bo zobaczcie, jak niewiele miejsca zajmuje po złożeniu. O, mamy malutką wieżę, która zamienia się w wielki gigant, a nawet możemy kuleczki włożyć do środka, a podstawa wieży także się rozkłada na drobne części. A wiemy, jak wygląda pokój malucha. Jest pełen zabawek, które zajmują dużo miejsca, a nasza wieża mieści się w takim małym miejscu. Ważne jest też, że wieża świetnie sprawdzi się na przykład w wannie albo w piaskownicy, bo te wszystkie poszczególne elementy wieży mogą być foremkami, można przez nie przelewać wodę, można przez nie także oglądać świat. I zmieszczą się tam też nasze ukochane zabawki malucha.